Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku programu Wolontariaty Ma to Sens, programu, który my promujemy i przybliżamy Państwu ideę wolontariatu. No są dzisiaj ze mną Pani ze Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. Przedstawię Pani oczywiście, ale ja myślę, że już jesteście tak znane tutaj w środowisku sądeckim, że pewnie nie trzeba będzie, ale żeby formalnością stało się zadość, Pani Bożena Kiemystowicz, prezes Stowarzyszenia, Pani Małgorzata Surowiak, wiceprezes i Pani Małgorzata Karwala, sekretarz. Może zacznijmy, drogie Pani, od tego, skąd wziął się pomysł, aby właśnie takie stowarzyszenie w Nowym Sączu założyć? Stowarzyszenie Europa Donna w Nowym Sączu powstało w 1997 roku i właściwie muszę powiedzieć, że to była zasługa sądeckich amazonek, że to stowarzyszenie powstało. Sądeckie amazonki już działały na terenie miasta i wymyśliły, zaproponowały taki projekt, żeby powstało stowarzyszenie wspomagające je w ich działaniach. No i tym sposobem powołane zostało Towarzystwo Pomocy Amazonkom Kobiety Kobietom Europa Donna w Nowym Sączu. I tak się to zaczęło. Najpierw to stowarzyszenie pomagało Amazonkom różne sposoby i materialnie i nie tylko. A Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi zaczęło działać pod tą nową nazwą od 2000 roku i wtedy zajęłyśmy się już stricte profilaktyką raka piersi. Zaczęłyśmy prelekcje w szkołach, wtedy nie można było pozyskać funduszy z 1% czy z konkursów na zadania publiczne, więc organizowałyśmy koncerty charytatywne, bale. I z tych pieniążków pozyskanych organizowałyśmy akcję badań mammograficznych. Jest to nasze takie czołowe działanie, od początku to robimy. No, na ten moment mamy już kilkanaście tysięcy pań przebadanych. No i robimy to dalej. To jeszcze kilka lat temu, to tak jak Pani wspomniała, kiedy to stowarzyszenie dopiero jakby zaczynało działać, ta profilaktyka, no to w zasadzie była bardzo raczkująca, o tym się nie mówiło, prawda? Oczywiście. Ja mam przyjemność w Stowarzyszeniu Kobiet Europa Donna działać od 19 lat. Jak już koleżanka wspomniała, nasze działania właśnie skierowane są dla kobiet i na profilaktykę. Ja pracuję w szkole, więc jakby tutaj zajmuję się też tą działką profilaktyka w szkole poprzez na przykład rodziców, poprzez matki. Staramy się dotrzeć do jak największej grupy kobiet, bo jednak lepiej zapobiegać, jak leczyć. Jesteśmy tego zdania, że wcześniej wykryty nawet rak piersi jest uleczalny i to staramy się przez wiele lat kobietom powtarzać. Bo jest jednak wielki stres, kiedy się okazuje właśnie, że coś znalazłam w piersi, jest wielki stres i wtedy można się właśnie zwrócić, czy to wychodzi w trakcie badań naszych profilaktycznych. My tu mamy taką bazę w postaci koleżanek, w postaci ich wiedzy, które potrafimy, zaraz organizujemy, gdzie można do kogo pójść, do jakiego lekarza, jakie badanie. I tutaj najlepszym naszym ambasadorem jest Małgosia, która pewnie opowie, bo reprezentuje jak gdyby i Stowarzyszenie Kobiet, Europa Donna i Amazonki. Tak, ja jestem 9 lat w Stowarzyszeniu Europa Donna i tak naprawdę po roku wykryto u mnie nowotwór złośliwy piersi lewej. No, dzięki temu, że już rok byłam w stowarzyszeniu, byłam już po szkoleniach, moja wiedza była bardzo szeroka, to pomogło mi podejmować szybkie decyzje, jak zachorowałam. Czyli nie siąść i płakać w kącie, tylko zabrać się za siebie i jak najszybciej działać. Udało się, rak był w wczesnym stadium, jestem już po operacjach wszystkich od 2013 roku, więc jestem tu, żyję, zdrowa. Natomiast ja z kolei też jestem członkinią Amazonek, więc tutaj ta współpraca nasza jest bardzo ważna. Amazonki mają główny cel taki, żeby pomagać bezpośrednio kobietom, czyli rehabilitacja, gimnastyka, doradztwo, spotkania z psychologiem. Natomiast my celujemy przede wszystkim w profilaktykę,
czyli zapraszamy kobiety na badania, rozmawiamy z nimi, dajemy im ulotki, organizujemy marsze różowej wstążeczki, czy jakieś inne eventy, na których zapraszamy kobiety do badania się. Na tych eventach na przykład mierzymy cukier też, nie wiem, wagę, tkankę tłuszczową i rozmawiamy z kobietami, które no, albo coś podejrzewają, albo są jeszcze nigdy się nie badały i chcą spróbować. Jestem też taką osobą, która wspiera te panie, które u siebie coś już wykryły. Albo im wykryła na przykład mamografia, kiedy zostały zaproszone na badania, albo gdzieś indziej miały wykrytego raka, na przykład na USG, i dowiadują się, że jest takie stowarzyszenie. Pierwszą rozmowę to odprawiamy tak telefonicznie, a później jak mają ochotę, to spotykamy się osobiście. Ja im pokazuję, że no, trzeba działać po prostu. Nie ma coś płakać i siedzieć, tylko trzeba działać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne takie wsparcie właśnie dla kobiet, bo z jednej strony, no, tak jakby Pani jesteście skarbnicą wiedzy, gdzie pewnie można robić zabiegi, jak z tym walczyć, ale z drugiej strony no, czasami też bardzo potrzebne jest takie zwyczajne babskie wsparcie, tak? Nie martw się, będzie dobrze, popatrz, ja też byłam w takiej sytuacji, wszystko jest okej. To jest prawda, bo to bardzo dobrze działa, to z doświadczenia wiemy. Nasze działania są skierowane też coraz na coraz młodszą grupę celujemy, bo mieliśmy już taki event właśnie w PWSZ-cie, gdzie organizowaliśmy dla studentek właśnie taki całą konferencję na temat właśnie profilaktyki raka piersi. Młode kobiety to są kobiety, bo, które także są zagrożone rakiem piersi. Wcześniej się mówiło, że to tylko kobiety dojrzałe, tak? Też nasze badania. Przesunęliśmy granicę wiekową, bo tak to wcześniej mieliśmy tak, że badaliśmy kobiety, które jakby nie łapały się w Narodowy Fundusz, czyli 40 do 50, bo już 50 lat to już łapie fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia, i powyżej 69, gdzie fundusz nie łapie. Teraz już przesunęliśmy granicę 35 lat. Mogą się Pani już bezpłatnie zbadać po zapisaniu się u nas, oczywiście nie u nas, tylko w poradni specjalistycznej, gdzie właśnie te badania mamy zakontraktowane, jakby można powiedzieć. Także tutaj coraz więcej, i tutaj koleżanka na pewno Basia powie, bo teraz na wiosnę zbierałyśmy zamówienia, jakby spisywałyśmy wszystkie chętne panie, to powiem szczerze, że przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Taka duża liczba kobiet się zapisała, to dla nas jest super, to jest jakby informacja zwrotna, że to działa, że panie są świadome, że chcą się badać profilaktycznie, że coraz jakby lepiej to działa ta profilaktyka. Taka ilość kobiet, Basiu, ty najlepiej powiesz, ile zapisałyśmy, a ile udało nam się, bo to środki też nas trzymają, ile udało nam się już zbadać, a ile jeszcze czeka w kolejce to. Tak, tak się składa, że akurat no, większość telefonów odbieram ja osobiście i rozmawiam z tymi kobietami. I szczególnie to jest ważne teraz, znaczy ważne, tak wyszło przez pandemię, że nie jesteśmy bezpośrednio z tymi kobietami przy badaniach, bo jeżeli ogłaszamy akcję badań, ustalamy w przychodni, tutaj współpracujemy z przychodnią Optimet już kilka lat i bardzo dobrze nam się ta współpraca układa. I wtedy w przychodni dyżurujemy, przychodzą panie, wtedy z nimi rozmawiamy, rozdajemy ulotki, robimy wywiady z paniami. Natomiast przez pandemię no niestety tak się złożyło, że no nie ma tego bezpośredniego kontaktu z paniami, jest to tylko ten kontakt telefoniczny. I w zeszłym roku wysyłałam listę do przychodni i panie z przychodni rejestrowały panie na badania i tego kontaktu takiego bardzo nie było. Natomiast w tym roku trochę to zmieniłyśmy. We dwie z koleżanką ze stowarzyszenia odbierałyśmy telefony po ogłoszeniu akcji. Panie dzwoniły, no ale było tak strasznie duże zainteresowanie, że tak jak tu koleżanka mówi, no bardzo nas to cieszy, że tak dużo pań się zgłosiło. Udało nam się zrobić 182 badania na ten moment. Badania współfinansowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. A w rezerwie, bo utworzyłam listę rezerwową,
mamy zapisanych ponad 160 pań. Na szczęście w tym roku udało nam się pozyskać dość wysoką, dość dużą kwotę z 1% i myślę, że jeszcze 100 badań zrobimy, bo tych pań jest dużo chętnych i dzwonią nie tylko panie te, które są, jest podany przedział wiekowy, ale no nie dalej jak w piątek miałam telefon od pani ze Stróż, znalazła numer telefonu stowarzyszenia, dowiedziała się, że są badania i zadzwoniła, że chce sobie zrobić badanie. No okazało się, że ma, pytam się ile lat, ona mówi 65, ja mówię, to pani może z Narodowego Funduszu. A tak, ale to gdzie, a ja nie wiem, no ja mówię, to ja panią zapiszę. Czyli jest niewiedza taka bardzo duża. No i umówiłam ją w przychodni, bo mówię, mamy świetny kontakt, dzwonię czy do przychodni, do pani rejestratorki i od razu dostaję odpowiedź zwrotną, dzień, godzina, wszystko ustalone, pani idzie, bada się i każda pani, z którą rozmawiam, mówię, gdyby trzeba było jakiś kontakt po badaniu, gdyby coś wyszło, to proszę do nas dzwonić. My jesteśmy do pań do dyspozycji. Więc panie, na przykład te panie, te młode dziewczyny, które idą, bo kobiety poniżej 40 roku życia to młode dziewczyny, pytają się, no jak to wygląda to badanie, jak ma się ubrać, co ma zrobić i tak dalej, czy to boli, no bo wszystko się pytają. Zadzwoniła pani, że dostała skierowanie na po badaniu, coś jej wyszło, ma skierowanie na USG i na biopsję, ale nie wie jak to ma zrobić, gdzie to ma zrobić, co ma być pierwsze, więc ja wtedy podaję telefon kontaktowy do Małgosi albo kontaktujemy, jak jest coś poważniejszego, to kontaktujemy ze Stowarzyszeniem Amazonek, z którymi współpracujemy od początku i cały czas współpracujemy z nimi i świetnie nam się współpraca układa. Także te panie nie zostają same sobie. Od początku do końca i te, którym się, że tak powiem, nie należy, albo na, tak mówię brzydko, nie należy, każda by się chciała zbadać, mam taką nadzieję, że każda chce, z Narodowego Funduszu. Ja nie wiem, czy nie wiedzą, nie czytają, ale no, naszych badań było zrobionych 182, ale z Narodowego Funduszu ja myślę, że gdzieś 40-50 pań zapisałyśmy też. No bo jak zadzwoni i prosi, no to powiem nie, proszę sobie szukać. Nie zostawiamy takich pań, bo wiemy, że jest to też ważne, bo w zeszłym roku z programu z Narodowego Funduszu skorzystało o 50% pań mniej niż w 2019, więc to są statystyki są straszne. 20% pań z programu zbadało się w województwie małopolskim, więc każda pani, która się chce zbadać, czy jest z programu, czy jest nie z programu, nie odsyłamy żadnej. Nie zostanie odesłana z kwitkiem. Powiedzcie mi panie, bo praca wolontariuszki, no to wymaga bardzo dużego zaangażowania i czasowego i pewnie poświęcenia nieraz trochę może tych chwil spędzonych z rodziną. Jak udaje się wam właśnie pogodzić to, co robicie, bo robicie bardzo dużo z pracą zawodową, z rodziną, z życiem osobistym? No jak pewnie państwo zauważyliście, jesteśmy już paniami w średnim, młode duchem, ale tak generalnie w średnim wieku i mamy już dorosłe dzieci. Przynajmniej ja już od dawna mam dorosłe dzieci, więc to też nigdy, to nie kolidowało. Nawet jak dzieci były młodsze, też to nie kolidowało, bo ja myślę, że ta praca to wciąga niesamowicie, ta taka na rzecz innych. To jest, no można powiedzieć, że jest to naszą pasją, no nie chcę tu jakby przejaskrawiać tego słowa, ale tak jest, no to się dzieje, to się po prostu dzieje. My o tym nie traktujemy tego jako czegoś, co pożera nasz czas, tylko robimy to z przyjemnością. Działanie na rzecz innych, tak w moim wypadku to moja praca taka wolontariacka jest nakierowana na ludzi i na zwierzęta, bo jestem też wolontariuszką w Gminnym Schronisku w Wielogłowach od wielu lat, więc to tak pozytywnie nakręca człowieka, no co tu dużo mówiąc, dając coś z siebie, robimy też coś z siebie dla innych, robimy też coś dla siebie, no naprawdę, przynajmniej ja to tak odbieram. I chyba takie czasem myślę, że dawanie jest fajniejsze jak branie, że jak możemy, mamy wielkie sukcesy, jak się uda właśnie kogoś zbadać, a wyjdzie coś pomóc, to jest fajniej. U nas jest taka, jesteśmy jak jedną wielką rodziną w tych obu stowarzyszeniu tutaj, ale też u mnie w wolontariacie, to jest też w schronisku, jest tak fantastycznie, bo się łączy grupa ludzi, którzy nadają w różnym wieku, z różnych zawodów, a nadajemy na tych samych falach, że nas coś interesuje wspólnego i działamy, to jest jak rodzina, dzwoń, zaraz jest telefon, potrzeba, nie ma, jaka pora dnia, dzwonimy,
konsultujemy się, czy potrzeba właśnie wsparcia, bo Małgosia potrzebuje ktoś psychicznego wsparcia. Dzwonię do koleżanki, nie ma sprawy, podaję numer, zaraz jest akcja, reakcja. Także to jest fantastyczne, że jednak wierzę, świat jest trochę zwariowany, ale ja uważam, że ludzi dobrej woli jest więcej, choć jak to śpiewał, nie wiem, dziwny jest ten świat, ale mówię, fajnie, otaczamy się tak fajnymi ludźmi, że dają pozytywną energię do takiego działania właśnie na rzecz innych. No ja jeszcze mam swoje działanie skierowane, jestem pedagogiem szkolnym, więc w swojej szkole też staram się dzieci uczulać na to właśnie, że wolontariat to jest fantastyczna sprawa. Ile fajnych takich elementów daje, że kiedyś to może być twoja pasja, może być twoją pracą, kiedy zaczniesz jako młody człowiek, nie? Żeby w ogóle miały dzieciaki zainteresowania, to jest super. I też nie ukrywam, wciągam ze swojej pracy zawodowej, wciągam dzieciaki w wolontariat w szkole, czy poza szkołą właśnie, czy do schroniska. Natomiast tutaj też kiedyś mnie moja mama zafascynowała tą właśnie pracą w stowarzyszeniu, bo kiedyś działała właśnie. A ja starałam się to też wciągnąć w tą moją wnuczkę, która jakoś śmieje się, najmłodsza. Taka tradycja rodzinna. Tak, jaka najmłodsza wolontariuszka, to tak śmiałyśmy się, jak anegdotę powiem, że jak zmarła moja mama i jak to wakat się zrobił w stowarzyszeniu, moja Marysia miała wtedy 6 lat, mówi, babciu, czy ja mogę wejść na miejsce babci Lusi do stowarzyszenia, i chodziła z nami na marsze. I tak wielu naszych wolontariuszek, wnuki, też właśnie chodzą z nami na marsze, pomagają w różnych akcjach, także to jest też bardzo fajne. Musimy edukować też dzieci, przyuczać do tego, że życie nie polega tylko na tym dla mnie, dla siebie. To jest też fajne. Edukować najlepiej na własnym przykładzie. Pani Basia, a w Pani przypadku jak? W moim przypadku dziecko dorosłe, wyjechało, jest poza tym, a mąż jest przyzwyczajony, uodporniony do tego, że albo mnie w domu nie ma, że żony albo, nie ma w domu. Albo się pyta, to ty dzisiaj nigdzie nie wychodzisz? Ja mówię, no nie. I bardzo mnie wspiera. Muszę powiedzieć, tak, że mnie wspiera. Pomaga. No, mój mąż jest polonistą, więc tą... Pozdrawiamy pana profesora. Dziękuję. Na pewno będzie oglądał. Przekażę. Ale zresztą oglądnie też posłucha. I bardzo mnie wspiera, pomaga, jak trzeba było coś napisać. No, tą broszurkę, którą żeśmy tutaj wydały, nam firma Fakro wydała przepiękną broszurkę. Dzięki staraniom właśnie Krysi Kronenberger ze Stowarzyszenia Amazonek wspólnie wydane. Myśmy pisały, oczywiście wydane przez Fakra. Mój mąż robił korektę, więc w takich sytuacjach przydaje mi się, że tak powiem, jest potrzebny. Ale bardzo mnie wspiera i pomaga. On też jest społecznikiem, więc cieszy się, że ja coś robię, że się coś dzieje. A mu nie przeszkadza. To też ważne. Pani Małgorzata. Ja z kolei jestem szkoleniowcem, to znaczy jestem nauczycielem, konsultantem w szkole nauczycieli. Też mam już dorosłe dzieci. Mąż, tak jak i pan profesor, też jak nie wychodzę gdzieś, to pyta się, czy nie jestem chora. Natomiast najwięcej pracy mamy przy eventach. Organizacja konferencji, ja wtedy się bardziej angażuję, bo to jest jakby też moja działka. Organizacja marszu, to wtedy no Basia też ma bardzo dużo pracy, bo to trzeba pozwolenia, trzeba wypisać do wszystkich świętych, żeby nam pozwolili przejść przez ulicę. No i podczas eventów, które robimy często w Trzech Koronach, bo tam dzięki uprzejmości też oficjeli właśnie dostać. Możemy tam też współpracujemy z klubami, też z ADM, to jest Szkoła Tańca. Współpracujemy też z Trzy Korony, tak, nasz rzecznik Beata tam działa. Więc to też nie jest tak, że my jesteśmy same, tylko współpracujemy właśnie z wieloma instytucjami. No, bo same badania już nam idą, że tak powiem, gładko, bo już od wielu lat się przyzwyczajamy. Natomiast nowe przedsięwzięcia to są dla nas zawsze bardziej pracowite. Taki łańcuszek, no, ludzi dobrej woli się tworzy, tak? Małgosia chyba z wrodzonej skromności nie chce powiedzieć, że jak organizowałyśmy w 2018 roku, 18 to było, tak, czy 19 tak, konferencję, 18 konferencję dla studentek, to wtedy wyszedł taki pomysł, żeby zrobić, uświetnić zespół taneczny.
I ten zespół taneczny, który wystąpił na naszej konferencji, to było kilka pań, nasza Małgosia tam tańczy. I te dziewczyny tam są, tańczą, jest ich więcej, zdobywają gdzieś jakieś nagrody, laury, jeżdżą tak, od tego po Polsce. Się zaczęło. A zaczęło się to właśnie od naszej konferencji, więc gdyby nie nasze działanie, nasza to konferencja, nasz to nie byłoby występ. Fajnego zespołu. To był nasz pierwszy występ. Tak, i teraz też planujemy, jak będziemy robić jakąś, jak się nie stanie coś złego, to znaczy nie będzie jakiegoś lockdownu, no to też pewnie wyjdziemy gdzieś na ulicę, czy gdzieś do galerii. Jeszcze nie mamy takich... Ale na tradycyjnie pewno, w październiku tak. będzie głośno. Mamy, ale mamy nasz my już jesteśmy zaklepane. 15 października, Dzień Troski o Zdrowie Piersi i tutaj właśnie wychodzimy, chcemy wyjść przede wszystkim do młodych dziewczyn, żeby prowadziły zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i pod tym kątem chcemy zrobić właśnie jakiś event, jakiś... Tak, a tak fajnie przez 4 lata organizowałyśmy Święto Małgorzat, bo... Ale to wspólnie ze stowarzyszeniem Sądeckie Forum Kobiet, w którym też działam. I też tam się zajmujemy profilaktyką prozdrowotną, ale już w innym. Bo my jesteśmy stricte od piersi natomiast one właśnie, bo tu też jest ważna rzecz. Dziewczyny, tak, w zeszłym roku z tarczyca. Profilaktyka chorób, profilaktyka w kierunku chorób tarczycy dla kobiet. I w tym roku jeszcze będziemy kontynuować akcję badań spirometrycznych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia. Tam są i kobiety, i mężczyźni. I na pewno akcja będzie ogłoszona gdzieś po 15. To się poleca, czyli będzie też u Państwa. Jest jeszcze 130 miejsc, także na pewno się zgłosimy i poprosimy o to, żeby nam to zareklamować. Jest to w całości zadanie finansowane przez Urząd Miasta. To właśnie po COVID-zie szczególnie, żeby to zrobić. Żeby to sprawdzić. Czy pokusiłyście się kiedyś Pani o to, aby policzyć, ilu osobom udało się pomóc, ile osób skorzystało właśnie z badań, ile osób przewinęło się przez stowarzyszenie? No z badań skorzystało kilkanaście tysięcy. Ja tak liczyłam na nasze 20-lecie, to było 12 tysięcy. Parę lat minęło, więc myślę, że tych tysięcy przybyło. Ale czy my w zasadzie, jeżeli pani się do nas nie zgłosi z jakimś problemem, to nie mamy kontaktu jakiegoś tam z tymi paniami. Jeżeli się zgłosi i poprosi o pomoc, to wtedy tak, jest. Są takie to panie, które się zbadają i podoba się im to, co my robimy i chcą na przykład wstąpić w nasze szeregi jako wolontariuszki, tak. A są też takie panie, które pilnują terminów i co 2 lata na wiosnę dzwonią, czy stowarzyszenie będzie robiło, wznawiało akcje. Są takie panie, które zaczynały u nas, przeszły przez Narodowy Fundusz i po 70 roku życia wracają. No to ja myślę, że nie macie innego wyjścia, tylko musimy po prostu działać dalej. 25 lat w przyszłym roku. Tak, to piękny jubileusz. Tak. To czas pędzi, ale mówię, to jest fajne, bo też jak ważna jest ta współpraca właśnie, grupa osób, które ze sobą zgodnie, fajnie współpracuje i to właśnie potem jest właśnie taka sytuacja, że tych chętniej do nas się zgłasza, chętnie się do nas zgłaszają, bo ja pracując w szkole, to mam też świetne medium, dziennik elektroniczny i w tym roku bardzo dużo pań zgłosiło się, moich mam, czy tam już... Napisała właśnie informacja, to mówię, 400 uczniów w szkole, więc jest duży oddźwięk. To też pewnie zwiększyło liczbę chętnych, bo ja pracuję w gminie Chełmiec, więc jakby się mamy swoje działki, nie? Więc ja dostaję swoją listę i zachęcam tam panie z powiatu, więc wszystkie instytucje współpracujące ze mną są zaopiekowane pod wszystkie panie pod kątem właśnie badań mamograficznych, czy też jak robimy te tarczyce razem z Forum Kobiet, badania tarczycy. Także tutaj mówię, to świetna sprawa i ile też uratowało się pań, które nie wiedząc, bo to jest profilaktyka, więc tutaj nie wiedząc zrobiły sobie badanie, nagle się coś okazało, już się leczą, już lepiej funkcjonują, to jest bardzo ważne. To jest bardzo duży sukces. Także. Bardzo, bardzo ważne. Was osobiście, no to cóż, trzymamy kciuki.
za to, aby dalej tak działać, jak działacie Panie teraz, no i w przyszłym roku 25 lat, więc pewnie jakiś jubileusz, tak? Jeżeli nam sytuacja pozwoli, bo nie wiadomo, jak będzie z tą pandemią. Lecz mamy kciuki, że będzie OK, że wszyscy na to czekamy. To jest bardzo ważne, żeby wychodzić do ludzi, a nie, to zamknięcie na pewno nikomu nie sprzyjało. Powiem tym. Już z tego ale miejsca zapraszamy można... telewizję tak. Na nasze 25 lat. Tak jest. A telewizja zawsze jeśli można, jeszcze, pani redaktor, wykorzystać właśnie ten moment. Ja może jesteśmy takimi żywymi dowodami na tym, że wolontariat to jest to i to jest fajne, że zapraszamy panie takie, które są właśnie może i już PESEL-em troszkę starsze, ale duchem młody, które chciałyby coś zrobić. Poszły już na emeryturę, a jeszcze potencjał jest, a nie wiedzą, co z tym wolnym czasem zrobić, to serdecznie zapraszamy właśnie na wolontariat do Stowarzyszenia Kobiet Europa Donna, czy ja zapraszam z racji swojej działalności na wolontariat do schroniska. Nie ma nic przyjemniejszego jak spacery na 6 łap. To jest super sprawa, a poza tym kontakt z ludźmi, przynajmniej jak dla mnie, super i ze zwierzętami jeszcze fajniej. Także jak najbardziej zachęcamy wszystkich Państwa, bo wolontariat to prostu to ma sens. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi były wspaniałe kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, pani Bożena Giemystowicz, pani Małgorzata Surowiak i pani Małgorzata Karwala. Dziękuję Pani bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy.